Totalny chaos nadciąga. W Chaos Rising, dodatku do Dawn of War 2, powstający chaos jest jednak zupełnie inny od tego, który każdy z nas sobie wyobraża. Flesh, bone and w mrocznym, brutalnym, neogotyckim sosie uniwersum Warhammera 40 000 gra łączy taktyczne wyzwania z elementami akcji. Dodatek jest samodzielny, ale nie polecamy go nowym graczom. Tryb wieloosobowy wymaga miesięcy doświadczenia, a i kampania przytłacza mnogością opcji i skomplikowaniem. Weteran poczuje się tu jednak jak w domu. Misje kontynuują stare wątki oraz rzucają na szale nowego wroga. Czarny Legion zdradzieckich Marines. Także Chaos, nowa armia w trybie wieloosobowym, wprowadza sporo zamieszania, co jest miłe. Niestety, Chaos Rising nie zmienia podstaw rozgrywki i fani klasycznych strategii mogą być zawiedzeni, że nie ma tu budowania baz czy epickich bitew wielkich armii. Dodatek, choć trudny, odstaje od reszty gatunku i przez to jest nowoczesny oraz świeży. A na dodatek emocjonujący i szalenie widowiskowy. Żaden fan nie powinien przepuścić takiej okazji.